Yoshiego na pewno kojarzy każdy z was, a jak nie, to jest to mój piesek. Wyobraźcie sobie, że nagle po 6 latach mieliby mi go zabrać. Tak po prostu, bo komuś coś się nie spodobało i ktoś by stwierdził, że Yoshi to niebezpieczne zwierzę. Czy bym się na to zgodził? Nie. I sytuacja, która ostatnio miała w Polsce miejsce, dla mnie jest niezrozumiała. Dlatego nagrywam ten odcinek, przepraszam was za ten clickbait, ale takie sytuacje wymagają nagłośnienia, dlatego proszę, obejrzyjcie ten odcinek. Hej, witajcie w kolejnym odcinku 6.30, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę nietypowo, plenerowo, w okularach ze względu, że właśnie wyszło słońce, przepraszam. No i z Yoshim też chciałem was przeprosić za clickbait, którego użyłem w tym odcinku, ale sprawa, którą chciałem dzisiaj nagłośnić, troszeczkę wymaga takiego zaangażowania i też chciałbym, żebyście wy się w tą akcję zaangażowali, szczególnie jak macie zwierzaki, bo sytuacja, która ostatnio miała miejsce w Polsce, jest dla mnie trochę chora, trochę niezrozumiała i nie wyobrażam sobie momentu, w którym ktoś przychodzi po 6 latach, w momencie, kiedy mam już jego i mówi mi na przykład, że on trafi do ogrodu zoologicznego, bo ktoś nagle stwierdził, że jest niebezpiecznym zwierzęciem. Jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to już wam przybliżam sytuację. Odejdź! Proszę ją zostawić, tak? Pan ją zostawić. Odejdź! 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 Jakoś na przełomie czerwca i lipca zrobiło się głośno na temat pumy Nubi. Być może ktoś z was widział, komuś gdzieś mignęło coś na Facebooku albo w innych kontach społecznościowych. Generalnie sytuacja z Nubią wygląda w skrócie następująco. Mieszkaniec Ogrodzieńca, pan Kamil, którego część z was może kojarzy, kupił zwierzę w hodowli w Czechach i przez kilka lat traktował pumę jak członka rodziny. W marcu tego roku sąd zdecydował, że zwierzę dalej tak żyć nie może i ma trafić do zoo w Poznaniu. Gdy pracownicy ogrodu próbowali zrealizować postanowienie sądu, właściciel uciekł z Nubią do lasu i ruszyła policyjna obława. Mężczyzna miał wcześniej grozić, że prędzej się zabije, niż odda pumę. No i teraz postawcie się w roli pana Kamila, który jest właścicielem pumy, o której przed chwilą wam wspomniałem. Czyli tak jak ja jestem właścicielem Yoshiego, Yoshiego mam prawie 4 lata, czyli za około 2 lata ktoś miałby przyjść do mnie, powiedzieć mi, że to zwierzę zagraża komukolwiek i sąd zadecyduje o tym, gdzie moje zwierzę trafi. W przypadku pana Kamila miało to być zoo w Poznaniu, obecnie puma znajduje się w chorzowskim zoo, ale do tego za chwilę przejdziemy. No i teraz postawcie się w roli pana Kamila. Macie zwierzę, które jest z wami 6 lat. Yoshi akurat ze mną jest 4 lata, no to tak, piesku. I wyobraźcie sobie, że nagle ktoś przychodzi i mi ma go zabrać, bo ma takie sądowe wezwanie. Okej, ja rozumiem, że jest coś takiego jak sąd i oni są wyżej, ale pomyślcie sobie, jak na przykład Yoshi jest ze mną zżyty. Jak musiała być zżyta puma z panem Kamilem, któremu odebrano tą pumę. Ale dobra, przejdźmy dalej. Obecnie puma Nubia znajduje się w chorzowskim zoo, mimo że miała trafić do tego poznańskiego według wezwania i wyroku sądowego. Aczkolwiek z racji na obecny czas pandemii i wszystkiego, co jest dookoła, znajduje się ona w wcześniej wspomnianym zoo w Chorzowie. Pan Kamil jest teraz obecnie tam wolontariuszem, ale nie ma bezpośredniego kontaktu z pumą, ponieważ nie jest on pracownikiem, jest tylko wolontariuszem, może tam pomagać, nie ma ciągłego dostępu, a jak sami wiecie, zwierzę zżywa się z właścicielem. I dlatego właśnie nagrywam ten film, bo ta cała sytuacja pokazuje, że no, to, że mamy zwierzaka w Polsce, obojętnie jakiego, czy są to węże, dzikie zwierzęta, zwierzęta udomowione, hodowlane, jakiekolwiek, tak naprawdę nigdy nie są naszą własnością, jak to pokazuje, ze względu na to, że ktoś może nam odebrać prawa do tego zwierzaka. I ja rozumiem, że ktoś mógł stwierdzić, że Nubia jest zagrożeniem. Tylko że ona nigdy nikomu nie wyrządziła krzywdy. Ja rozumiem, że gdzieś może się odpalić, w sensie instynkt zwierzęcy, ale jeżeli jest to zwierzę, które jest tak jakby zwierzęciem troszeczkę hodowlanym, ponieważ była ona zabrana z hodowli z Czech,
trafiła do Polski. Pan Kamil wychowywał ją od małego, czyli wpajał jej pewnego rodzaju wiedzę, umiejętności, nawyki, do których się ona przyzwyczajała. To dlaczego teraz nagle po 6 latach to zwierzę jest odbierane od właściciela? To tak jakby zabrać dziecko od matki. Bo tak właśnie no, zwierzęta się zachowują. Wyobrażacie sobie, że na przykład Yoshi... Chodź tutaj na chwilę, Yoshi. Chodź tutaj do mnie. Ja go wołam i on przychodzi. I wyobrażacie sobie, jaką krzywdę, jaka krzywda to jest dla zwierzaka, kiedy trafia do zupełnie obcego miejsca, którego nie rozumie, jest samo, nie ma właściciela. Jaki to musi być szok? Raz, że zwierzę może na przykład nie chcieć jeść, może popaść w depresję, jeżeli mogę to tak nazwać odpowiednikiem zwierzęcej depresji, jeżeli coś takiego w ogóle jest. No, nie widzę żadnych dodatkowych bodźcy, które są zaletami, a raczej widzę ich więcej negatywów. I to chciałbym wam przekazać i nagłośnić tą sprawę, bo pan Kamil chce walczyć sądowo, wziąć prawników po to, by odzyskać swoją pumę i być może mu się to uda. On powiedział, że on się nie podda, że on będzie walczył i ja z całej siły mu dopinguję. I z tego powodu zamieszczam link do zbiórki, która jest na właśnie pumę, na prawników. Jeżeli będziecie chcieli, to wpłaćcie chociaż złotóweczkę, 2 złote, 5 złotych, odmówcie sobie jakiejś przyjemności dzisiaj na rzecz pumy. Bo chciałbym, żeby to zwierzę wróciło do właściciela, żeby dalej mogło być w swoim domu, bo to w domu pana Kamila jest dom pumy, nie w zoo. Ja Yoshiego mam 4 lata, ale na pewno część z was też ma jakieś zwierzaki, macie psy, koty, chomiki, króliki, jakieś inne zwierzątka, być może jakieś dzikie i egzotyczne. Napiszcie w komentarzu, napiszcie ile mają lat i napiszcie co sądzicie o całej sytuacji, bo nie wyobrażam sobie naprawdę momentu, w którym ktoś przychodzi do mnie po kilku latach i mówi mi: nie masz tego zwierzaka, trafia do zoo, my je zabieramy, my to zabieramy. Najciekawsze w tej całej sytuacji, słuchajcie, jest to, że pan Kamil miał zezwolenia na pumę. Nikt nigdy nie robił mu problemów, miał on nawet kontrolę, w których nigdy nic nie wynikało, zawsze wszystko było w porządku, aż do momentu, w którym komuś coś się nie spodobało i jakby wszczął postępowanie sądowe, doprowadzając do tego, że sądowo odebrano pumę panu Kamilowi. I tylko ze względu na to, że komuś w końcu się coś nie spodobało, w sensie mówię w końcu, że po tylu latach nagle komuś się coś nie spodobało i nagle stwierdził, że jednak nie, jednak sąsiedztwo tej pumy nam nie odpowiada, my jej nie chcemy, zabierzcie ją do zoo, tam gdzie jej miejsce. Tak naprawdę miejsce tej pumy jest w miejscu, w którym powinna się wychowywać, czyli w tych dzikich rejonach, w których żyją pumy, tylko że jest to, tak jak wcześniej wspomniałem, zwierzę hodowlane, które zostało wychowane w hodowli w Czechach, zabrane do Polski i dalej wychowywane tutaj od małego. Nie kłam tej całej sytuacji. Chciałem to nagłośnić, moi drodzy, mam nadzieję, że pomożecie. Internet jest naprawdę mocny. Jeżeli mogę was prosić, udostępnijcie ten film u siebie na Facebooku. Wrzućcie polubienie, zróbcie cokolwiek. Mam nadzieję, że pan Kamil odzyska pumę. Trzymam kciuki. Panie Kamilu, jeżeli pan to ogląda, trzymam kciuki, naprawdę. Może ten odcinek był troszeczkę chaotyczny, ale ta sprawa wymaga nagłośnienia, bo jeżeli nie będziemy reagować na tego typu rzeczy i będziemy zezwalać na to, co się dzieje u nas w państwie, to takich sytuacji będzie więcej. A co jeżeli za chwilę na przykład ktoś z was ma na przykład jakiegoś pająka, ptasznika, który nie jest zagrożeniem? O! A propos, to też jest w sumie ciekawa sprawa, żeby o tym powiedzieć. Słuchajcie, parę lat temu mój brat miał ptasznika, zupełnie niegroźny pająk, i wyjechał do Irlandii, to było 15 lat temu. I ten ptasznik uciekł mojemu, znaczy znajomemu tego mojego brata. I zrobiła się afera na skalę całej Polski, nawet w fakcie na pierwszej stronie był ten pająk, że jest to niebezpieczny, groźny, jadowity pająk, a tak naprawdę był to zwykły ptasznik. Więc wyobraźcie sobie, do jakich kuriozalnych sytuacji u nas w państwie dochodzi w momencie, w którym ktoś nie ma odpowiedniej wiedzy. A wydaje mi się, że pan Kamil, posiadając pumę przez 6 lat, doskonale wie, co jest jej potrzebne i
na pewno zapewniał odpowiednie warunki, skoro na kontrolach nic nie wychodziło. Tyle ode mnie, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Zostawcie łapkę, nie proszę o suby. Zrobicie co uważacie, link do zbiórki jest w opisie. Dzięki za oglądanie i sorry, że tak chaotycznie.